omówienia filmiku o roślinkach i nie tylko. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas i będzie się przyjemnie oglądało. Zapraszam. Tak jak obiecałam, chciałabym Wam pokazać moje roślinki domowe. Może nie jest ich aż tak wielka ilość, ale uwielbiam je. Gdy jestem w sklepie na zakupach, przyznaję, że nie jestem w stanie się powstrzymać, jeśli widzę jakąś fajną, ciekawą roślinę, żeby jej nie kupić. Może zacznijmy, pokażę Wam najpierw moje rośliny, które mam na parterze i w kuchni. Później pokażę Wam, w kolejnych odcinkach pokażę Wam moje rośliny z piętra. Proszę, nie przerażcie się, jeżeli już słyszycie tutaj, o właśnie, moje dziecko pełza po podłodze. Może zaczniemy od juki. Juka jest rośliną, która jest ze mną już około 5 lat. Jest naprawdę bezproblemowa, mimo tego, że stoi w miejscu dość mało słonecznym. Ale trzyma się jakoś i ma się, myślę, całkiem nieźle. Obok niej stoi dracena, bodajże wonna. Gdy ją kupowałam, kupowałam ją na bazarku. Nie była w za ciekawym stanie. Naprawdę była, że tak powiem, marniutka. U mnie dość mocno wydobrzała. Podobają mi się właśnie te żółte takie obrzeszki na liściach. I ma się całkiem fajnie. Również powinna, myślę, stać w bardziej słonecznym miejscu, ale jak widać, najprawdopodobniej jej to nie przeszkadza. Kolejną moją rośliną z salonu jest również dracena. Tylko ta ciemna odmiana. Bardzo ją lubię z tego względu, że stoi tutaj u mnie w kącie między drzwiami a schodami. Powiem Wam szczerze, że nic innego nie chciało mi tutaj rosnąć. Ona w sumie jest taka, no, bezproblemowa i nie wymaga naprawdę słońca. Kiedyś ją postawiłam na parapecie słonecznym w kuchni, no i niestety całkowicie klapła, gdy dałam ją tutaj z powrotem do cienia. Cienia, półcienia. Od razu odżyła, liście do góry i roślinka jak nowa. Bardzo ją lubię, bo jest fajna, podoba mi się. Tutaj posiadam fikusa sprężystego. To jest roślina, jak dla mnie, taka, no mam do niej sentyment. Z tego względu, że to był kwiatek mojego zmarłego taty, który odszedł 2 lata temu. Pamiętam, mam taką manię, że lubię przestawiać kwiaty. Oczywiście te, które można przestawiać, bo wiem, że nie każdy kwiat można ruszyć, bo może nam paść w innym miejscu, ale te roślinki, które mogę przestawiać, lubię przestawiać i coś zmieniać. I właśnie ten fikus sprężysty wędrował sobie po moim domu. I tato zawsze, jak miał go u siebie w pokoju, zawsze do mnie powtarzał, że mam go nie ruszać, bo to jest jego roślina. I tak zostało, że to jest kwiatek taty. I mam nadzieję, że będzie ze mną tutaj na długie lata. To w ogóle z nim jest taka ciekawa historia, bo jak go kupiłam, to był jeden cieniutki badylek na końcu z liśćmi. Ale gdzieś właśnie na internecie bodajże usłyszałam, że jest taka metoda na rozkrzewienie go. Wystarczy, nie nad każdym oczkiem to zrobiłam, ale można, nad każdym takim oczkiem tutaj należy naciąć, na przykład jakimś ostrym, wyparzonym nożem i spryskiwać te miejsca często. Po jakimś czasie zaczęło wypuszczać mi o takie tutaj właśnie, może zrobię zbliżenie, takie coś, takie wypustki. I z tego powstały później rozgałęzienia. Także no, metoda sprawdziła się i działa. I naprawdę teraz fajnie rośnie, rozkrzewia się, jest super. Przejdźmy do kuchni. W kuchni posiadam od, ja wiem, tygodnia, dwóch, to paprotkę. Jest to paprotka Nicholas Diamond bodajże, tak brzmi jej nazwa. Urzekła mnie tym swoim takim innym wyglądem, nie tuzinkowym. No mam nadzieję, że pożyje ze mną tutaj trochę dłużej, chociaż wiem, że paprotki bywają kapryśne. Tutaj mam w kąciku waszyngtonię przy oknie. Ta waszyngtonia była dla mnie bardzo problematyczna z tego względu. W ogóle jak ją kupiłam,
To były trzy Waszyngtonie w donicy. W tej chwili została mi jedna. Była jedna, została mi jedna z jednym liściem. Posiadam w domu terrarium, w którym z mężem hodujemy agamy brodate. I te agamy naświetlałem się pod takimi specjalnymi lampami. Ja dałam tą roślinę do nich, do terrarium, ponieważ to terrarium jest wielkie. Pokażę Wam je w następnym odcinku. I ona pod tą lampą tak zaczęła szaleć i wypuściła momentalnie następnego liścia. Później kolejnego. Ten kolejny liść będzie dużo większy, bo widzę, że tak fajnie tutaj jeszcze się nie kończy. No i cóż, i teraz ją dałam w bardziej takie, powiem, naturalne warunki, w sensie, że przy oknie tutaj jest mocne, jak jest słoneczny dzień, to tutaj jest mocne słońce. I mam nadzieję, że przetrwa i będzie się miała dobrze. Następną roślinką z mojego słonecznego parapetu, wiem, że jest anturium, wiem, że anturium nie powinno się trzymać na słonecznym parapecie, tylko na takim w płócieniu. Ale z moich obserwacji wynika, że właśnie mojemu anturium bardzo służy słońce. Momentalnie po staniu tutaj właśnie w dużym słońcu wypuścił dwa różowe, piękne, małe kwiatki. Podstawa z anturium to taka, że anturium nie może być w zwykłej ziemi do kwiatów. Tylko i wyłącznie w podłożu do storczyków i podlewam je niewielką ilością wody, dość często. Woda musi być letnia, nie zimna, prosto z kranu. Nigdy prosto z kranu i nie, bynajmniej w moim przypadku. U mnie się to, ta metoda sprawdza. I nie letnia, nie zimna, tylko ciepława. Tutaj mamy dwa storczyki. Tego storczyka biało-różowego trzymam od męża na Dzień Kobiet. Naprawdę pięknie rośnie. Te wszystkie odnóżki tutaj już kochanie, te wszystkie odnóżki tutaj wypuścił już u mnie. Kolejnym storczykiem jest ten, mam go z półtora roku, też naprawdę fajnie, bezproblemowo, pięknie rośnie, mimo że mówi się, że storczyki są dość trudnymi kwiatkami. No niestety muszę już kończyć, bo Laura mnie wzywa. Zapraszam na kolejny filmik, w którym poznacie moje agamy. Jeżeli mój filmik Ci się podobał, jesteś ciekawa zobaczyć więcej, to proszę o łapkę w górę i może o subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!